Dzisiaj gościliśmy panią prezydent Hannę Zdanowską wraz z grupą przedstawicieli hoteli łódzkich i celem tej wizyty była prezentacja postępu prac na rewitalizowanym terenie dawnej EC1. Znajdujemy się w części EC1 Wschód, Centrum Sztuki Filmowej i goście mieli okazję po pierwsze zapoznać się z funkcjami, z całą koncepcją rewitalizacji EC1, jak również mieli okazję obejrzeć już w znacznym stopniu wykończone powierzchnie i przestrzenie w budynku Centrum Sztuki Filmowej. Rewitalizowany teren EC1 składa się z dwóch kompleksów budynków zwanych EC1 Wschód i EC1 Zachód. EC1 Wschód, czyli Centrum Sztuki Filmowej, znajduje się w końcowej fazie robót budowlanych. Trwają w tej chwili odbiory końcowe, które powinny doprowadzić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. To zakończy tą fazę inwestycji kubaturowej, jak my to nazywamy. Następnym etapem będzie aranżacja i wyposażanie powierzchni, przestrzeni specjalistycznych, takich jak studio dźwięku, planetarium, kino 3D, studia postprodukcji dźwięku i obrazu. Pana zdaniem, jak wpłynie ta inwestycja, to miejsce na Łódź, na mieszkańców, na otoczenie? Więc przede wszystkim to są bardzo ciekawe, a trzeba powiedzieć unikalne w sensie walorów architektonicznych budynki i cała ta przestrzeń publiczna. One są unikalne nie tylko w skali Łodzi, nie tylko w skali Polski, ale są unikalne w skali europejskiej. Więc już samo to powinno przyciągać tutaj wszystkich miłośników dawnej architektury, postindustrialnej architektury. Drugi walor niezwykły to są te funkcje, do których adoptujemy te obiekty dawnej elektrowni łódzkiej. Centrum Sztuki Filmowej, o której wspominałem, z bardzo bogatą ofertą różnego rodzaju działalności kulturalno-artystycznych. Przede wszystkim z przepiękną, dawną halą maszyn, która została adoptowana dla potrzeb galerii, dla potrzeb sali wystawienniczej, sali koncertowej, o unikalnym klimacie, również o unikalnych walorach estetycznych. Z kolei w części EC1 Zachód organizujemy interaktywne Centrum Nauki i Techniki, które będzie w sposób bezpośredni nawiązywać do historii tego miejsca. Tam będą wykorzystane w znacznym stopniu oryginalne wyposażenie i urządzenia dawnej elektrowni, które będą służyć pokazom, które będą służyć edukacji, które będą służyć rozrywce. To jest oferta adresowana w pierwszej kolejności do ludzi młodych, ale oczywiście nie ma tutaj żadnych barier wiekowych. Zakładamy, że rocznie to miejsce będzie odwiedzać co najmniej kilkaset tysięcy osób, zarówno mieszkańców miasta, aglomeracji, województwa, ale jestem przekonany, że ściągniemy tutaj zainteresowanych również i z innych regionów.